stąd tej kaślącej Polski, katolickiej Polski A, aż do w Anglii, Ameryki Białystok, to jest więcej jak, proszę Państwa, 1444 kilometry. No bo tutaj katolicy od papieża, od Mickiewicza kaszlą, jako te dziady mickiewiczowskie, kaszlą, kaszlą i nie mogą przestać kaszleć. Na Świętojańskie 5, Starówka Warszawska, ta dziaduwa z tej szatni, proszę Państwa, co torby układa. Za 5 minut wychodzi i klęczy, na tym podwórku klęczy, pety kopci i zagląda. Dziaduwie płacą. No, ja to nie rozumiem tego. Ja bym wygoniła jako dyrektorka z pracy, tam trzeba będzie coś na drzwiach napisać i opinię, niech babę zwolnią durną. Po prostu przecież co to nie ma jakiejś uczciwej kobiety, która by po prostu była w szatni, sobie niech włączy radio, sobie niech słucha tutaj stacji warszawskich, żydowskich, z Radia Tok FM, proszę Państwa, z Czerskiej 8 na 10, niech sobie słucha, ale niech będzie w tej szatni, jeżeli jej płacą. Jak to wyłazić? Co sekunda na tapety. Dziaduwa i ta niemiła i kaszle, i kaszle, tam drzwi pootwierane i ludzie siedzą na tych komputerach, gazety czytają, a dziaduwa żebraczo kaszle po papiesku swemu. Także proszę Państwa, Warszawa, drugi Rzym, Warszawa, druga Rumunia, no bo żebraczka kaszle.